Czy już w piątek zobaczymy pierwsze efekty pracy serbskiego szkoleniowca? Śląsk powinien lepiej wyglądać w obronie. Zespół od przyjazdu Widina do Wrocławia właśnie temu elementowi poświęcał dużo czasu. Od momentu, kiedy tu przyszedłem, pracowaliśmy tylko nad defensywą. Teraz, w ostatnich dwóch dniach, zaczęliśmy też pracę nad atakiem. Wierzę, że ruszymy do przodu i poprawimy grę. Widin wie o rywalu sporo i zdaje sobie sprawę, że oba zespoły w tym sezonie pokonują podobną drogę. Etap później wydaje się być Stal. Nie ma się co dziwić, że to właśnie ona jest faworytem spotkania. Ostrów played very bad at the beginning of the season. Ostrów grał bardzo źle na początku sezonu, ale po zmianie trenera zawodników zaczęli prezentować się dobrze, grają lepiej z każdym meczem. To normalne, gdy znajdzie się przyczynę początkowego niepowodzenia. Serbski trener spotka w Ostrowie swojego byłego zawodnika. Chwali jednak nie tylko jego, ale też pozostałych graczy Stali. Znam Jaya Treta, którego byłem trenerem w Finlandii. Myślę, że to najgroźniejszy zawodnik Ostrowa, ale mają też innych utalentowanych graczy. Oczekuję, że będziemy lepiej zbierać, będziemy bardzo skoncentrowani na ataku i lepiej będziemy bronić. Początek piątkowego spotkania w Ostrowie Wielkopolskim o 20:15.